Dobra! Kompleks Kawarowa znajduje się po drugiej stronie doliny, za mostem Gilad. Kim on właściwie jest? Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira. Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami. Do wszystkich, kierować się w stronę 1-6, trasą czerwoną, okej? Weszli w kontakt z wrogiem. Przyjąłem. Możecie potwierdzić przyczepność? Płynę więcej informacji, 1-3, bez odbioru. Hej, Matkowicz, pobudka! Dość tak trzpania! 34 minuty. 34 minuty. Śmierdzi się, panie diody szejk. Co to może znaczyć? O kurwa! Zasadzka z lewej! Trzyma! Pojazd zniszczony! Ostrzał z lewej! Ruch za skałą! Cześć, witajcie, z tej strony Hubianka, to jest kolejny odcinek z Battlefielda Trójki. Wypuścili mnie! I była przerwa, a ja lubię przerwy bardzo. No i tak jak widzicie właśnie, zrobiliśmy sobie przerwę ogromną z tym Battlefieldem. Aczkolwiek jestem zdania, że takie przerwy robią smaczek, jak się pojawi gameplay właśnie. O, tam jesteś stary. Dobra. Jak widzicie, zostaliśmy zaatakowani tutaj właśnie przez... Nie wiem, kto to dokładnie jest. Zaraz się, mam nadzieję, dowiemy, jak tutaj wystrzelamy. Mamy fajny celownik, to jest... Bot ACOK, podajże. Jako miałem snajperce MK11 mod na multiplayer, było... Bardzo... O! Ja ich nie znam w ogóle, tych ludzi. Trochę dziwnie wyglądają. Tu! Ruchy! Dobra. O, jeszcze jeden. Kolejny po lewo. Dobra, fajnie, rozwaleni. Okej. Co to jest? I co oni tutaj robią w ogóle? My nas zaatakowali podczas jazdy, nie? I co teraz? O ja pierdolę! Spadochroniarze! Rosyjscy, co jest? Może pracują dla Kafarowa? No, tak czy siak, Steve, boję się, że mogą mieć lekką przebagaliczaką. Nasz cel jest jasny. Te bomby. Szajbusz. Pogadajmy z nim. Dobra, jak widzimy, to są ruscy spadochroniarze, rosyjscy. No i obawam jest to, że mają przewagę. No ja też się tego obawiam. Aczkolwiek misja poprzednia była strasznie ciężka właśnie w liczebności. Och, okej, dobra, uwielbiam te klimaty, taka właśnie leśne. One były w Medal of Honor, Warfighter. Pamiętam, jak grałem, aż mam ochotę nagrać kampanię Let's Playa jakiegoś, zagrajmy wy, coś w tym stylu. Okej. Co to jest? To są bodajże nasi chyba. No chyba tak. Nie strzelają do nas, więc jest okej. Okay. A po drugie oni jechali przed nami. O! O, widzicie to? To są ci spadochroniarze. Ilu ich tam jest? Tysiące. Żołnierze wroga, tam, okopują się. Desant wyklucza trasę na wprost. Co tu się u diabła dzieje? Są tu z tego samego powodu, co my się wrzucie. Chodzi o to, że jesteśmy z nimi w stanie wojny? Strzelano do was? Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwszy. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki! Wiemy, że współpracują z PLR! No dobra, ruszamy! Aha, okej! Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę, rozpoczynając drugą! Normalnie, kurwa, zajebiście! Dobra. No, czyli robi się strasznie groźnie. Jak zwykle... Nic z tego nie będzie. Ktoś się wtrynia w nie swoje sprawy, trochę. Rosjanie się właśnie wtrynili w naszą misję. A czyżby to była kaspijska granica? Cel! KM! Piechota! No tak to wygląda, ta antena. Oczywiście ta antena, mapka zupełnie inaczej wygląda. No i są ruscy.
strzelają do nas! Rozproszyć się! Rozproszyć się, kurwa! Helo, kopalnie, chować się! Dobra, pięknie dostali tutaj. Ja chyba się właśnie zbliżę bardziej. Nie chcę walić na dystans. Nasi, sorry. Sorry. Dobra, spadochroniarze. No i nawalają ładnie. Dobra, padnijmy, bo robi się groźnie. No, robi się groźnie, naprawdę tutaj nawalają równo. Zobaczcie te karabiny, jest pełno ich tutaj, samoloty po prostu cały czas ich zrzucają. Kolejni spadochroniarze, za wzniesienie! Ogień osłaniający! Pilnować sektorów! No jeden, moja wina, że tam granata weszli. Dobra, ładzi się. O nie. Boż ty, stary w życie. Ale no walają porówno. Dobra, przeładujmy tutaj sobie ciężki strzał. Bardzo ładnie. O, oni już nie padają na strzał. Są lepsi. Dobra, przenieśmy się bliżej może, co? Byłoby ciekawie. Dobra, bardzo ładnie. Co jest, chłopaki? Co robimy? No póki co wygląda to czysto. Tam czołg? Tak, czołg to jest zdecydowanie. Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi. Po niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego. Zrozumiano? Dobra, no czyli dalsza wędrówka. Kontakt! Linia drzewa wprost! Wróg na otwartym terenie! 200! Ognia! Wróg na słoną na wprost! Tu się przydałby jakiś dwójnóg czy coś w tym stylu. Tu się pięknie podparło, karabin nasz. A szczególnie, że mamy karabin przybliżający i to nieźle. Mówię, że to jest po prostu celownik do snajperki bardziej. Ej, co jest? Sony! EMP droga! Łoż ty, stary! Czołg! Czołg! Nie, tak się nie bawimy. Jak mam to zniszczyć, co? Mamy swama. Pięknie. Okej, dostał coś? Nie, chyba nic. Och, ledwo żyję. Nie. Dobra, właśnie, pięknie rozwalony. Amunicja, szybka amunicja. Potrzebna. Ależ wielka amunicja. Dobra, pięknie ładujemy. Przeładujmy z famem, aczkolwiek w nim nadzieja. Pole rażenia jest tutaj ogromne, dobra. To też jest dobre, przyda się. No nie da, gadajcie, że nie możecie trafić z takiej odległości. No nie o to chodzi, nie o to chodzi. Gdzie? Ach, idealny strzał. Otwieram ogień! Dobra, dostał. Kolejny. Kolumna, naprzód marsz!
Przyjąłem! Do mnie! Ruszamy! Okej, tam widzę kolejnych spadochroniarzy, jak lądowali. W oddali, tam bardziej przy antenie. Hej, KS! Brawo! Brawo! Rozproszyć się na prawej flance! Ogień osłonowy! Dobra, dostali pięknie. Tam widzę kolejny jakby... To nie jest strzał, to jest ten... granatnik. Czy to jest takie działko z granatnikiem? Bardzo ładnie, okej. Okay. Kolejni Ruscy. Dobra, nawalamy. No i dostajecie. Nie. Ło! Dobra, ich jest tutaj pełno, naprawdę, cały czas przybywają. Co my tutaj mamy? Ło! Nie. Nie chcę tego karabinu. Amunicja potrzebna. Okej, okay, mam wreszcie to. Z powrotem. Dobra, bardzo ładnie. Ruscy, nie, możemy dostać się tutaj? W ogóle nawalają nas tak porówno, po prostu jest tutaj taka miazga. To wbijamy się w centrum. Okej, okay, możemy zmienić broń. O, RPK? Nie, to znaczy nie, to nie jest RPK. Co to jest? Nie, dziwnie się strzela z tego. Tak trochę ze snajperki, nie? To byłoby lepsze? Nie, no tak samo. Tyle, że bez celownika. To jeszcze gorzej. Dobra, do roboty! Taki celownik mi nie... O, to będzie... O, jeszcze inny. Tak, ten będzie jednak chyba najlepszym rozwiązaniem. Ach, okej, okay, to gdzie lecimy, co, starzy? Okej, okay, tam lecą, ło, stary! Zostawiliście mnie tak w oddali? O, dobra. Dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku było na tyle. Ja się z wami żegnam, oczywiście mam nadzieję, że... Podobał wam się powrót z Battlefieldem 3, który według mnie jest stary, ale wciąż bardzo jary. Widzicie, jak ich tutaj miotam po prostu, jest strasznie dynamiczna rozgrywka. No i to było na tyle, żegnam się z wami. Cześć!